trakcie wakacji byłem nie tylko nad morzem, byłem również na Suwalszczyźnie. Wakacje na Suwalszczyźnie to były wakacje pod znakiem jadźwingów. Jadźwingowie co prawda zanikli już bardzo dawno, natomiast Suwalszczyzna nadal, że tak powiem, pamięta o tym, że oni byli i pokazuje różne rzeczy. Dla mnie, jako dla mieszkańca równin mazowieckich, to co tam widziałem, było wielką radością dla oka. Były jeziora, były wzniesienia, wzgórza, bardzo pofałdowany krajobraz. W pobliżu miejsca, gdzie byliśmy, była Góra Zamkowa, na którą możemy teraz wspólnie popatrzeć. Dobrze, tutaj są mury, czy raczej wały ziemne. No tutaj widać, jak to było ładnie bronione. W dole widać po zejściu jezioro Szurpiły. Tutaj wał jest kanałek, którym woda przepływa z jednego jeziora do drugiego. Jezioro Rura jest oczywiście dwudziestowieczne. Widać, jak i Góra Zamkowa. Oprócz szlaku była Izba Pamięci. To, co na mnie zrobiło największe wrażenie w trakcie zwiedzenia Izby Pamięci, to to, że okazało się, że tak naprawdę to jadźwingowie walczyli przede wszystkim z Rusią, czy z Rusią Kijowską, w każdym razie z Rusią, natomiast problem sąsiadującego Mazowsza, czy w ogóle Polski, był całkowicie pominięty. To znaczy, gdzieś tam było wspomniane, że były jakieś walki z Polakami, ale to jakby to było zdanie poboczne w ogóle tam, no, dla tak zwanej przyzwoitości trzeba było o tym wspomnieć. Ale chyba tak do końca nie było, ponieważ w pamięci ludności wygląda to troszkę inaczej. Byliśmy w tym samym rejonie rok wcześniej i trafiliśmy na jarmark z okazji Dni Suwałk czy Suwalszczyzny. No i wśród sprzedających spotkaliśmy dżentelmena, który handlował artykułami jadźwieckimi, tak to nazwijmy, czyli jakimiś drewnianymi toporami, mieczami. Miał również figurki. Figurki były dwojakiego rodzaju. To znaczy, były figurki wojowników jadźwieckich i były, żeby było zabawniej, figurki wojów mazowieckich, którzy z nimi walczyli. I to jakoś było zgodne z moją pamięcią. Pan zdeklarował się, że były z potomkiem jadźwingów. Na co ja, pokazując na syna, powiedziałem: a my jesteśmy potomkami wojów mazowieckich, którzy walczyli. Wzięliśmy dwie figurki wojów mazowieckich za jakąś sensowną cenę i poszliśmy dalej. Ale czas jest wrócić do roli jadźwingów i roli Polaków, że tak powiem, w zniknięciu jadźwingów. Jadźwingowie byli bardzo dzielnymi wojownikami i nie mieli zwyczaju uciekać z pola walki, ani uciekać w przypadku przeważającej siły wroga, i raczej walczyli na śmierć. Byli również bardzo intensywnie działającym plemieniem, które najeżdżało okoliczne ziemie. Trochę podobnie do Tatarów, o których się mówi więcej, natomiast jadźwingowie też byli całkiem turystyczni, bo najbardziej znana historia z jadźwingami dotyczy wyprawy jadźwingów w 1284 roku do Lublina.
Zostali oni pokonani przez polskiego księcia Leszka Czarnego, który był wówczas księciem krakowsko-sandomierskim i o tym wszyscy pamiętają. Natomiast nie wszyscy pamiętają, że on był również księciem sieradzkim. Książę Leszek pokonał, i to chyba było nietypowe, bo pokonał Jadwingów i towarzyszących, wspierających Litwinów dwukrotnie. Raz w czasie bitwy pod Łopiennikiem w pobliżu Lublina i drugi raz pojechał za nimi w pogoni, że tak powiem, żeby zabrać im łupy zdobyte na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. I stoczył z nimi drugą bitwę, która się nazywa bitwą nad Narwią albo bitwą za Narwią. I data bitwy, czyli 30 października 1282 roku, jest pewna, natomiast niepewne jest jej miejsce. To znaczy, ona jest widziana w zasadzie w całym górnym brzegu Narwi. Myślę, że ponieważ Narew była wtedy rzeką graniczną między Mazowszem a, czyli częścią cywilizowanego chrześcijańskiego świata, a terenem, na którym mieszkali poganie, w tym przypadku Jadźwingowie, no to teren za Narwią to już było, że tak powiem, za mapą, jakbyśmy dzisiejszym językiem powiedzieli. I to jest jakby jedna rzecz. Druga jest taka, że po tej bitwie i po tej wyprawie w 1282 roku, w zasadzie od następnego roku, najazdy Jadźwingów ustały. Formalnie oczywiście zakończenie działalności Jadźwingów można przyjąć, że to jest rok 1412, kiedy był podpisany układ między Zakonem Krzyżackim, Litwą i Koroną, dotyczący podziału terenu. Natomiast w zasadzie od roku 1282 przyjmuje się, że to był taki sezon pustki, który miał tam miejsce. Co więcej, ta historia zachowała się w pamięci Mazowsza i na pytanie, skąd się wzięli mieszkańcy zaścianków ziemi nurskiej i ziemi drohickiej, pomimo iż te dwa obszary obecnie żyją w wielkiej, może niezgodzie to za dużo powiedziane, tyłem do siebie. Natomiast odpowiedź w obu miejscach była dokładnie taka sama. To znaczy, że po tym jak Jadźwingowie zniszczyli te tereny, była wyprawa na Jadźwingów i za zasługi naszych praojców dostaliśmy tutaj te ziemie. I to jest jeszcze taki jeden przykład, jeżeli chodzi o nasze działania promocyjne, to jest to, że kolejny przykład, że Polska zapomina, że tak powiem, o swoich działaniach, o swoich zasługach. Myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy z annałów niepamięci wyprawę na Jadźwingów, czy wojnę jaćwieską, jak to się czasami nazywało, 1282 roku sobie przypomnieli.